pancerne. To sobie zobaczymy na zewnątrz. Tak, i ta wystawa jest do 20 sierpnia. Natomiast tutaj ten pawilon to historia polskiej broni pancernej. Chciałoby się powiedzieć, że no, czego nam tu brakuje? Brakuje nam czołgów typu Vickers, typu 7TP. Vickers w tej chwili jest w renowacji. Będzie tutaj przez kilka bądź kilkanaście miesięcy po wybudowaniu głównej siedziby w Muzeum Wojska Polskiego. Niestety odjedzie stąd do Warszawy. Natomiast ja liczę, że kiedyś tutaj, no nie może w oryginale, ale że też będzie kopia czołgu Vickers bądź czołgu 7TP. Obok też kopie samochodów pancernych. Samochód pancerny wzór 34 z prywatnej kolekcji. Ja tutaj się śmiałem, że kolega, który budował ten samochód, to miał oryginalną lampę i do lampy dorobił resztę. Ponieważ tych pojazdów, te pojazdy się nie zachowały do naszych czasów i aby pokazywać działania tych naszych żołnierzy, tych naszych formacji pancernych, samochodów pancernych, no dzisiaj wiele inscenizacji, które na terenie Polski się odbywa, no chcąc jakby zachować i przywrócić pamięć o naszych pancerniakach, no coś trzeba pokazywać. No, trudno jest, aby widz oglądał tylko obrazki. Stąd z tym pasjonaci, miłośnicy broni pancernych budują właśnie kopie samochodów. Z własnych środków. Z własnych środków. To jest jeden egzemplarz, za nami stoi drugi, taki terenowy samochód PZ-303. To też zostało odbudowane przez, można powiedzieć, jednego człowieka, który no, pasjonuje się militarką. Obok stoi również Fiat, do którego mamy zbudowaną przyczepkę razem z beczkami paliwa i kiedy ostatnio przeglądałem zdjęcia, to udało mi się trafić na defiladę, która się odbywała w Warszawie i między innymi taki egzemplarz właśnie Fiata razem z tą oryginalną przyczepką z beczkami jechał. No. Teraz na 15 sierpnia właśnie będziemy w ramach pokazów robić taką dioramę, gdzie stoi czołg Vickers, gdzie stoi właśnie Fiat razem z przyczepą. Będzie w Warszawie czy w ogóle? Tutaj będzie się to wszystko odbywać. I będzie jakby taka diorama pokazująca tankowanie sprzętu, które tak jak to się odbywało do 1939 roku, bo mówię, bo akurat w te pojazdy wyposażone były polskie jednostki pancerne. Czyli tą, którą dowodził pułkownik wtedy, tak, Maczek. Pułkownik Maczek, tak. Następnie z takich ciekawostek, w związku z tym, że jesteśmy w obrębie stacji lotniczej Ławica, bo tak się nazywała, nazywał się ten teren, gdzie powstało lotnisko jeszcze przed wojną. Tutaj mamy oryginalną armatę 7,7 cm, a w tle zdjęcie obiektu stacji lotniczej Ławica. To jest akurat ten moment, kiedy no, powstańcy walczą o Ławicę, zdobywając tą Ławicę właśnie takimi armatami, jaką tutaj mamy przed nami. A w tle wieża stacji lotniczej oraz koszary, ta charakterystyczna jedynka rzymska, dwójka rzymska, to są zaznaczone trafienia tych obiektów koszarowych wtedy, kiedy powstańcy wielkopolscy walczyli właśnie o to, aby zdobyć tutaj ten obiekt. Kopia samochodu pancernego. Czyli to był, przepraszam, styczeń. To był styczeń 1919. Tak. Tutaj samochód pancerny Austin Putiłow Poznańczyk. Jest to replika tego samochodu, odbudowana też przez jednego z naszych przyjaciół, wolontariuszy, który nam tutaj cały czas pomaga i konserwuje, prowadzi, odbudowuje niektóre elementy i niektóre pojazdy. No, tutaj mamy dwie nazwy. Mamy Poznańczyk i Stienka Razin. Stienka Razin to jeszcze jest nazwa samochodu pancernego, który brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Wojsko Wielkopolskie zdobyło to 28 maja 1920 roku i nadano mu nazwę Poznańczyk, później włączony do dywizjonu samochodów pancernych. Ten egzemplarz był wykorzystywany
nie tylko tutaj w czasie wojny polsko-bolszewickiej, ale również potem w latach 20. był na wyposażeniu jednostek, które stacjonowały w Poznaniu. Dwa karabiny maszynowe typu Maxim. Tak, ja miałem kiedyś okazję strzelać właśnie z amunicją ślepą i powiem szczerze, że w pojedynkę to naprawdę trudno byłoby tego dokonać, bo cały czas się zacinało. Obok... Słynny czołg, polski pierwszy. Tak, który był na wyposażeniu naszej armii, FT-17, Renault. Mieliśmy tych wozów 120 sztuk. Były z działkiem 37-mm Puto i z karabinem typu Hotchkiss. Między innymi pierwszy pułk był wyposażony właśnie w tego typu wozy, które również brały udział w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Specjalnie dwa egzemplarze zbudowano dla Jerzego Hoffmana do filmu Bitwa Warszawska, ale to nie jest jeden z nich. Nie, te dwa znajdują się w Toruniu. Też już odbudowywał te dwa pojazdy świętej pamięci Robert Tyrczakowski. No, pojazdy, jak oglądamy film, to jest bardzo wiernie są oddane. Ja zresztą miałem nawet taką sytuację. Poznałem córkę pułkownika Rawicza Mysłowskiego, panią Martę Rawicz-Mysłowską, która kiedyś z jednym z moich pracowników pojechała do Torunia, zaczęła oglądać te czołgi i jeden z kolegów właśnie w Toruniu, jak zobaczył, że starsza pani podchodzi, zagląda tam, gdzie jest włas mechanika kierowcy i tak do środka i mówi w pewnym momencie tak, ale tu wam czegoś brakuje. Więc tak jak nie było ogólnie takiego zainteresowania, to w pewnym momencie było, ale jak, ale skąd pani wie, bo ja tym jeździłam. Bo ojciec mnie uczył, jak był dowódcą batalionu w Żurawicy, to ja też musiałam jeździć czołgiem. Marty już wśród nas nie ma, ja myślałem, że ona będzie żyć wiecznie, no ale czas biegnie szybko. Natomiast tutaj mamy, to jest wóz zbudowany ze styropianu, z papieru i z tworzywa sztucznego. Otrzymaliśmy ten egzemplarz od jednego z dyrektorów muzeum w Sierakowie. Moi pracownicy jeszcze go tutaj zmodernizowali, tak żeby wszystkie podkładki, jakieś sprężynki, czy elementy w postaci łopaty, łomika. Elementy są ze stali. To się tak wydaje. To są właśnie elementy z tworzywa sztucznego. Tak jak powiedziałem, tu żadnych metalowych elementów nie ma i się śmiejemy, że w tym pawilonie, no co nie jeździ? No nie jeździ ten styropianowy FT-17, nie jeździ rudy, który jest pocięty, i drugi egzemplarz czołgu T-34, które stanowi grę. Ale to stąd wygląda jak ze stali, to jest nieprawdopodobne natomiast, złudzenie. Natomiast też są i takie tutaj głosy moich pracowników, którzy bardzo dużo serca w to wszystko wkładają. Mówią, jak to nie jeździ? No jeździ, no ma kółka, możemy go przestawiać, tak? A miał załogę ilu osobową? Dwuosobową, no to jest jakby... Tu można wymienić jakby trzy takie przedziały. Przedział kierowania, który jest w pierwszej części. Przedział bojowy, no to jest wieża i środek tego pojazdu. I trzeci element to jest przedział transmisyjny. Do dzisiaj jest to zachowane w czołgach PT-91, które są na naszym wyposażeniu. To właśnie dalej w ten sposób jest taki podział, on dalej występuje. No i tutaj, teraz przechodząc dalej, no nie można nie zwrócić uwagi na takie maleństwo. Ja zawsze mówiłem, że małe jest piękne, a to jest akurat egzemplarz z 1935 roku lekkiego czołgu rozpoznawczego TKS. Ten wóz do 1939 roku bronił polskiej ziemi. Potem przejmują go Niemcy, wywożą go do Norwegii. W Norwegii jest wykorzystywany jako ciągnik do artyleryjski. Po zakończeniu działań wojennych norweski farmer w ramach reparacji wojennych otrzymuje tą tankietkę, rozbiera tą górną część i wykorzystuje jako ciągnik. Jako, tak,
no, zwykłej orki w polu. I kiedy w 2011 roku, to była tak pierwsza taka wzmianka, jeden z wolontariuszy, no, bo mamy tutaj grono wolontariuszy, którzy poszukują dla nas sprzętu w różnych częściach, nie tylko Europy, ale i świata. Znajduje zdjęcie, gdzie stoi na zdjęciu Panzerkampfwagen 3, niemiecki czołg, a w tle podwozie właśnie tego pojazdu. Z Norwegii. Z Norwegii. No i rozpoczyna się bój o ten wóz. Piszemy do Norwegów jako koło miłośników Muzeum Broni Pancernej, ale za bardzo tam nie było odzewu. Takim dobrym duchem naszego muzeum, taką ręką opatrznościową, można powiedzieć, jest pan ambasador Bogusław Winit. Wtedy jest na placówce w Brukseli jako nasz ambasador Polski przy NATO. Ja piszę do pana ambasadora maila, że jest taka sytuacja i czy mógłby nas wesprzeć. Więc szybciutko wystosowuję pismo do Norwegów. I kiedy żeśmy się spotkali, to mówi, to był ostatni dokument, który podpisywałem jeszcze jako ambasador. Tak się dobrze złożyło, że w Norwegii naszym ambasadorem jest pan generał Stefan Czmur, wykładowca akademicki, który, że tak powiem, no, historię zna od podszewki. Taki zbieg okoliczności wtedy akurat się zdarzył, że pan ambasador błyskawicznie podejmuje temat i doprowadza do tego, że ta tankietka kilka miesięcy po wpłynięciu tego dokumentu zostaje przywieziona przez Norwegów do Polski. To trzeba było dorobić? Trzeba było nie tylko dorobić to, ale przede wszystkim rozebrać ten pojazd. Ja pamiętam, jak to przyjechało 29 maja 2012 roku. Ten czas tak szybko biegnie, że człowiek już traci tą rachubę. Po roku prac pojazd już jechał o własnych siłach, ale w tym pierwszym etapie to można powiedzieć, że ja byłem tak troszeczkę załamany tym obiektem. Ponieważ gdzie byśmy nie podchodzili do tego kadłuba, to wszędzie sypała się rdza. No, czego by człowiek nie dotykał, tak? A ta tabliczka znamionowa, ona A była? A ta tabliczka znamionowa była. Tutaj było widać, że ktoś włożył jakiś przedmiot metalowy, że próbował ją oderwać, ale te nitośruby wytrzymały. Tutaj mamy wszystko. Numer rejestracyjny tego wozu, jaki był model silnika. No i przede wszystkim, że jest to TKS. Kiedy sprawdzamy ogniwa gąsienic, to wychodziło po ogniwach, że to powinna być TK3. Natomiast tabliczka świadczyła jednym. TKS. Ogniwa przy TK3 mają 14 cm szerokości. Natomiast te przy TKS-ie 17. Mówimy o tą szerokość. No i odbudowywaliśmy zgodnie z tabliczką znamionową na pojeździe, odbudowywaliśmy go do TKS-a. Prace wykonywane były w firmie pana Artura Zysa. Zresztą, kiedy ta tankietka została przywieziona, Artur też przyjechał do nas i ja tak na niego patrzę na tą tankietkę i ja mówię, no co, pomożesz odbudować? Tak spojrzą na mnie i mówię, a co ja mam z tobą zrobić? No pewnie. No to... A to są... A tutaj mamy film. Ta prezentacja to dotyczy tego egzemplarza. Nie tylko tego. I po prostu jeździ. Pan Norbert Rudaś postanowił nakręcić film o właśnie tych polskich żukach. Bo TKS, w tamtej nomenklaturze określano go jako nośnik karabina maszynowego. I powstaje film, gdzie na planie filmowym są trzy pojazdy. Dwa oryginały i jedna kopia. Drugi oryginał jest od pana Jacka Kopczyńskiego z Podłodzi, miejscowość Boczki, on tam ma swoje takie prywatne muzeum. A wszystko kręcone jest w Ptakach u pana inżyniera Nowosielskiego, który zbudował kopię i tutaj głównym tym obiektem, który był w tym filmie wykorzystywany, tutaj go też widzimy na zdjęciach, to jest właśnie ta kopia. Natomiast jest taki moment, gdzie pokazane są wszystkie trzy pojazdy. Między innymi wśród tych pojazdów jest też ta nasza tankietka,
która również uczestniczyła, takim ostatnim akcentem jakby na tym filmie, to jest można powiedzieć defilada tych trzech pojazdów. Dwa z nich były z karabinem typu Hotchkiss, a wóz TKS pana Jacka Koprzyńskiego był z 20-milimetrowym NKM-em. Oryginalny. Tak. Co widać po jego strukturze. To też jest odrębna historia, ale to tutaj również o tej historii opowiadają moi pracownicy. Ja nie chcę może wszystkiego zdradzać, bo mamy tutaj jeszcze parę ciekawostek w tym naszym muzeum, choćby nawet w tym jednym pawilonie, który się za nami znajduje. Rzeczywiście był lekki, bo ważył, jak widzę, 2400 kg tylko. Pancerz miał, nie wiem, 4 mm, 5? Tak, tam do 8. 8, do, maksymalnie około 10 pancerz wynosił z przodu. Tutaj widoczne są elementy tego oryginalnego pancerza. Proszę zwrócić uwagę, tutaj te wyżłobienia, które są, to spowodował deszcz, śnieg, mróz, wtedy kiedy ten wóz stał w fiordzie norweskim. Ta zima, sroga zima norweska go nie oszczędzała. Widać elementy, które są dorabiane, które są oryginalne. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że ten element, ta płyta, ten kawałeczek płyty składał się z 24 części. Prościej było dociąć nową płytę, niż spawać ten kawałek. A ja człowiekowi, który prowadził właśnie, spawał te elementy, dokładałem kolejny, gość się trochę wściekał, ale mówię jeszcze jeden i tak oryginalny pancerz, który był po prawej stronie, z powrotem wrócił na tą tankietkę. Widzimy, ten błotnik jest dorobiony, ten jest oryginalny. Można powiedzieć, że wszystkie elementy, które były przy tej tankietce w oryginale, które pozostały, wszystkie zostały uratowane. Ja byłem strasznie zdziwiony, kiedy zaczęliśmy rozbierać układ jezdny i kiedy z tyłu z kół napinających zaczęliśmy wyciągać łożyska, zaczęły wychodzić piękne uszczelki korkowe. Dalej te uszczelki są włożone. Dalej te same łożyska są zamontowane. Znaczy te oryginalne. Te oryginalne z tego pojazdu. Czyli te ślady, bo tu się wyraźnie różni nawierzchnia nowa od oryginalnej, to jest wynik działania atmosfery. Tak. Tak, no ta tankietka. Czyli on w momencie wyjechania z fabryki też był taki gładki. Tak, no bo ten pancerz. Po prostu pogoda spowodowała. Warunki atmosferyczne, no i tak, no, czas, przede wszystkim czas. No nie był zbyt łaskawy dla tego pojazdu. Jak Państwo widzicie, tutaj cała góra została wykonana na nowo. Pan Jacek Kopczyński pożyczył nam tego TKS-a, żebyśmy mogli wziąć wzór, jeśli chodzi o wymiary tych wszystkich płyt. To był chyba jedyny taki moment, kiedy pożyczył nam swoją tankietkę na ponad miesiąc czasu. Nam się wydawało, że jak będziemy te płyty sobie zwymiarujemy, to szybciej nam pójdzie. Okazuje się, że nie. Tutaj każdy jeden element musiał być docinany, kątownik, płótno. Tu jest masę, jak widzicie Państwo, nito, śrub. Te nito, śruby dorabiał mi pan Krzysztof Łysoń z Opola i też go tutaj wtedy poprosiłem, zadzwoniłem do niego, mówię, słuchaj Krzysztof, Opole musi pomóc. Znaczy musi, to takie, może brzydko brzmi. A on mi odpowiedział od razu, Opole pomoże, co potrzebujesz? Ja mówię, słuchaj, potrzebuję dużo nitośrub, a ile to jest dużo? Ja mówię, wiesz, no taki na pierwszy rzut to 500 sztuk. Mówi, wiesz, 500 to dużo, zrobię ci 300. Doszedł do 1000. Tu nie ma żadnych elementów spawanych, proszę zwrócić uwagę, że to wszystko jest skręcane. Jeden egzemplarz jest u pana Jacka Kopczyńskiego, oryginalny, którego zakupił też w Norwegii. Kolejny ze Szwecji w Muzeum Wojska Polskiego. Kolejny egzemplarz to był w kolekcji pana Rudnickiego, które Muzeum Wojska Polskiego zakupiło. Około 5 egzemplarzy można powiedzieć, że mamy w oryginale. A wyprodukowano ich w ogóle? 300 sztuk. Około 300 sztuk. To cud, że się zachowało cokolwiek. Tych pojazdów nie było przez ponad 60 lat w Polsce. Te pojazdy w okresie powojennym, no one nie miały
tutaj dużego powodzenia ze względu na to, że władze, które nastały po 1945 roku, nie były zainteresowane w ogóle, aby pokazywać historię. Co ich sanacyjny jakiś czołg. Dokładnie, tak właśnie do tego podchodzono, tym bardziej, że ten sprzęt... Nie walczył po właściwej stronie frontu. Taki przypadek sprawia, że mamy u nas wystawę pod tytułem Pancerne skrzydła. Ta wystawa powstała dzięki Dirkowi Verbeke. Holender. Belg, który zebrał zdjęcia od prywatnych osób i chciał w ten sposób uczcić żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej generała Maczka. Wyzwalających. Tak jest, którzy wyzwalali Belgię, Holandię, no wcześniej Francję, zakończyli swój szlak bojowy zdobyciem niemieckiej bazy Wilhelmshaven. Tam akurat generał Maczek przyjmował, odbierał akt kapitulacji, tak, niemieckiego garnizonu z rąk niemieckiego dowódcy. Natomiast, co jest ciekawe, no, pan Dirk Verbeke jest prezesem 1. Polskiej Dywizji Pancernej właśnie w Belgii. I te zdjęcia, które tutaj oglądamy, to są unikatowe zdjęcia, bo powyciągane od osób prywatnych. Niektóre z nich po raz pierwszy, kiedy ta wystawa ujrzała światło dzienne, były pokazywane szerokiej publiczności. Czyli w momencie wyzwolenia ktoś, kto miał aparat i film, tak, robił zdjęcia dla siebie. Tak, trzymał dokładnie. To sobie w szufladzie przez 70 lat na tak, przykład, jego, tak. jego później przodkowie. Ale proszę zobaczyć, no, jaki wysiłek tego człowieka, który jaki szacunek musi mieć do polskiego żołnierza, to zostało docenione. Ta wystawa w kilku miejscach gościła w Polsce, była pokazywana w Belgii, w Holandii. I kiedy też tutaj otrzymałem informację właśnie od pana ambasadora Bogusława Winida, że jest taka wystawa i można by ją było przejąć, a wiedziałem, że o tą wystawę też ubiegają się inne muzea, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Natomiast jaki był argument taki, który przemówił, że to trafi do nas? Ja powiedziałem, że ta wystawa nie będzie czasowa, ona zagości u nas na stałe w otoczeniu, w anturażu tych z pojazdów, które w tamtym okresie czasu brały właśnie udział i mamy tutaj... I niech ktoś to przebije teraz. Tak, to był taki argument konkretny i kiedy się twórca tej wystawy dowiedział, że tak to ma wyglądać, to rząd Flandrii zadecydował, tak, ta wystawa wyląduje. I to są wszystkie tutaj te zdjęcia, te duże są... tutaj stojące i te wiszące tutaj. Tak, tutaj jeszcze mamy trzy monitory, na których są filmy dokumentujące, jak ci nasi żołnierze działają, uczestniczą, są pokazane między innymi pojazdy w ruchu. Ale takim najciekawszym akcentem to jest kurtka, oryginalna kurtka generała Maczka, wzór 1936. Którą mamy tutaj w gablocie. No, wypożyczyłem to z centrali, z Muzeum Wojska Polskiego na okres wystawy. No, wydaje mi się, że to jest godne miejsce, skoro tutaj jest wystawa poświęcona generałowi Maczkowi i jego żołnierzom. Tak? Bo tutaj to mówimy nie tylko o samej dywizji, nie mówimy tylko o samym dowódcy, ale pokazujemy działania, walkę tych polskich żołnierzy i to, co się działo później z nimi na terenie Belgii. My kiedyś zrobiliśmy film, będąc w Edynburgu, o generale Maczku, który, jak wiadomo, został pozbawiony nawet emerytury przez Brytyjczyków i musiał pracować w barze. No a przez Polaków obywatelstwa, tak? To o tym już nie mówię, bo to wiadomo, że komuniści, ale dlaczego Brytyjczycy zachowali się jak świnie, tego nie wiemy. Pewnie z powodu nacisków politycznych. W każdym razie teraz Szkoci postanowili naprawić ten swój błąd i zrobili wspaniały pomnik generała Maczka na głównej ulicy miasta, na Royal Mile. Jest pomnik generała siedzącego na ławce w mundurze. My tam zrobiliśmy ten film, także jak chcecie, możecie zobaczyć z naszych podróży w Edynburgu. No ale nie zmienia to faktu, że zachowano się wobec niego w sposób haniebny. No, jakbyśmy tutaj chcieli tak spojrzeć na tą naszą historię, to nie tylko... Do,
To nie tylko generał Maczek. Dopiero w 1994 roku, kiedy umarł w wieku 102 lat, o ile pamiętam, to przez ostatnie 5 lat swojego życia, już będąc bardzo sędziwym staruszkiem, dopiero mógł się doczekać za swojego życia jakiegoś uhonorowania, bo przez 50 lat był po prostu całkowicie zapomniany, jeśli chodzi o historię, czy też upamiętnienie w jakichkolwiek i generał Maczek, i też jego żołnierze, bo gdybyśmy tak chcieli spojrzeć na ten okres, co się działo po 45 roku, kiedy w 46, 47 roku ci żołnierze próbowali, wracali do kraju, tak? Byli wówczas szykanowani przez wiele, wiele lat przez służby. Ale proszę zwrócić jeszcze uwagę na tutaj, na portret i zdjęcia generała Maczka i od razu dalej mamy wóz, który jest bardzo podobny do tego, w którym generał Maczek w wieży, którego się znajduje. Tutaj mamy Cromwella, tego dowódczego, Hele, tak? A tam? Centurion. Dokładnie tak. Czyli bliźniaczy czołg. Jest to wóz, który był przed Centaurem, przed Cromwellem, przepraszam, w barwach również polskiej 16. Brygady Szkolnej. Proszę zwrócić uwagę, że pojazdy, które mamy, tak jak tu Achilles, niszczyciel, również jest w barwach pierwszej polskiej dywizji pancernej, pierwszego pułku. A dzisiaj 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, która z dumą nosi te same oznaczenia. Tak, i ten naramiennik, nie mylić z pagonem, bo to sowieckie określenie, naramiennik jest czarny. I ten Achilles, bo kiedy pierwszy raz trafiłem na wrak tego pojazdu, to trudno było przypisać, czy to będzie M10, amerykański niszczyciel czołgów Wolverine, czyli Rosomak. Wszystko zależy od armaty, bo tutaj akurat działa nie było. No, udało się zakupić 17-funtówkę brytyjską, no i kiedy jest 17-funtówka, no to możemy śmiało powiedzieć, że mogliśmy zrobić z niego Achillesa. Zrobiliśmy z niego Achillesa z nazwą własną Bydgoszcz. Taki wóz funkcjonował w dywizji. Jak mamy nazwę, mamy numery, to ten wóz już nie jest bezimienny. A on był na podwoziu... Shermana. Na podwoziu Shermana. Widać jeszcze na tym bocznym płaszczu z tamtej strony ślady po pociskach. Mówię, przez wiele, wiele lat ten wóz stał jako egzemplarz na poligonie w Braszchat. Był niesamowicie postrzelany, ja mówię tutaj o tym płaszczu. To są oryginalne trafienia. Wóz został doprowadzony do stanu jezdnego. Tutaj wiele, wiele osób i firm nam pomagało, między innymi poznańskie zakłady motoryzacyjne. Tutaj ogromny ukłon dla pani Elżbiety Wawrzynkiewicz, pani prezes, dla pana Artura Zysa, dla pana Waldemara Banaszyńskiego, który również przy odnawieniu tego sprzętu nam pomagano. Ja pamiętam, kiedy w wojskowych zakładach motoryzacyjnych próbowaliśmy tutaj przywrócić mu tą ramę, tak, zadaną, bo tutaj pocisk troszeczkę rozerwał kawałek górnej części wieży. Tu, gdzie jest to przyspawane. Tak, tutaj, gdzie jest to przyspawane, to ja pamiętam, jak bo pracownik wojskowych zakładów motoryzacyjnych próbował ten element pospawać i mówi, co to jest za pancerz, mówi taki lejący, mówi, no nie mogę sobie z nim dać rady, ale jak Państwo widzicie, zostało to zrobione. No też się zastanawiałem czasami, czy nie warto było tego zostawić, ale akurat ta rana została i ta część wieży została przywrócona, no tak jak być powinno. Natomiast tutaj to wklęśnięcie, to już pozostało, tu naprawdę musiał olbrzymi pocisk artyleryjski, no czy się nie przebił, ale sama wgniota pokazuje, z jaką siłą musiał uderzyć tutaj pocisk. Oczywiście ten pocisk rykoszetował, bo nie przebił tego pancerza. No i tutaj wszędzie ślady, mówię, to są te rany po pociskach tego pojazdu. Gdy służył jako cel? Jako cel, poligonie. Tak. Gdy służył jako cel. Również pojazd został doprowadzony do takiego stanu, że wjechał tutaj o własnych siłach. I cały czas może jeździć. To jest właśnie siłą tego muzeum, że tutaj oprócz styropianowego wszystko jeździ. Może nie wszystko, natomiast tutaj z pracownikami
z renowatorami i z całą załogą muzeum staramy się, aby te pojazdy ożywić, bo taki pojazd żywy to pokazuje to, no już nie jest taki bezimienny, kiedy mówię, pojazd jeździ, kiedy ma swoje numery, kiedy nadajemy mu emblematy, nadajemy mu właśnie tutaj oryginalne numery, szukamy zdjęć, tak, zespół pracowników poszukuje zdjęć, próbujemy to porównać, czy to jest akurat ten egzemplarz, czy to jest ten model i przywracamy, żeby ta żywa pamięć została po naszych przodkach, po naszych pancerniakach, po żołnierzach, nie tylko pierwszej polskiej dywizji pancernej. To jest również używany przez naszych żołnierzy Centaur, czyli brytyjski czołg, następca Cromwella. Nie następca, on był przed Cromwellem. Następnymi egzemplarzami były właśnie Cromwell. Poprzednik Cromwella, bo miał słabszy silnik. Tak, dokładnie, Meteora. Tak, taką miał konstrukcję, taką troszeczkę zbliżoną do Tygrysa, bo oczywiście zachowując wszelkie proporcje, jeśli chodzi o kształt wieży, zero jakichkolwiek pochyłości. No tutaj pod bardzo małym kątem widoczny jest ten przód, tak, ale to wszystko to są płyty, tak, kanciastość, no i armata tylko 57 mm. Co jeszcze tutaj? Proszę zwrócić uwagę, jakie były losy polskich żołnierzy. Tutaj akurat mamy historię dwóch. Historię Kajpusa i Edmunda Leli Saronia. My, 39 rok, Równe, Odessa, Workuta, Taszkent, czyli wyszedł Teheran. Armią Andersa. No tak, oczywiście dostaje się do niewoli. Z Iran. Tak, nawet tutaj opływając Afrykę, okręt, którym płynie, statek, którym płynie, zostaje storpedowany. On prawie przez cały dzień dryfuje. Potem trafia na kolejny i dopiero potem do Wielkiej Brytanii. Pierwsza Polska Dywizja Pancerna kończy swój szlak w Wilhelmshaven razem z całą dywizją. Czyli Normandia, Flandria i później północne Niemcy. Tak.